Witajcie w pierwszych wrażeniach z gry Shelter 2. Z tego co wiem, Shelter 1 opowiadał historię shopów, chyba. Mamy shop opiekujący się swoimi dziećmi. W Shelter 2 jesteśmy rysiami. Nic więcej kompletnie o tej grze nie wiem. Nawet o Shelter 1 wiem niewiele, bo widziałem tylko jakieś screeny na gry online i ocenę powyżej 7. I Shelter 2 również ma bardzo wysoką ocenę, chyba 8 z groszami, czyli jest lepiej niż w podstawce. Więc naprawdę gra wydaje się być ciekawa i to bardzo. Ale jak ta gra działa i na czym tak dokładnie polega, to nie mam zielonego kurna pojęcia. Więc zacznijmy Shelter 2 i zostańmy rysiową mamą. Ale powiem wam, że gra wygląda bardzo ładnie. Lewy trigger plus A. Lewy, okej. Biegamy. Gra wygląda bardzo ładnie, tak... O, wilki. Minimalistycznie, ale naprawdę ładnie. Aha, na skaczemy. Jezu, ile wilków. Czy wilki zjadają rysie? Nie wydaje mi się. Powiedzmy, że... O, ale jaka muzyka jest. Wow. Ale powiedzmy, że coś w tym jest, że wilki mogą zjeść rysia. I odwrotnie, no odwrotnie chyba raczej nie. Kiuik. Kiuiczek. Chodź tu, Kiuiku. Okej. Okay. A. Wilki są za głupie. Haha, rysie górą. Ale fajnie, że zostają ślady na... Czy ja coś robię? Nie, ja nic nie robię. Zostają ślady na śniegu. Gra wygląda bardzo ładnie. Jestem pozytywnie zaskoczony, jak na sam początek. Bardzo. Bardzo przypomina grę The Long Dark. Taki survival w... na Alasce dziejąc się, w przyszłości, po apokalipsie. Ogólnie bardzo fajna gra. Okej, a cóż to za świecące gwiazdki? Dobra, zobaczmy. Nie mam, że mam tamtędy iść. Rysiowa mama jest zmęczona. Tak, to są jakieś takie jakby punkty kontrolne? Chyba tak. Dobra, biegnijmy w stronę tych białych, jasnych gwiazdek. O! I mamy... mamy gwiazdy oznaczone i gwiazdozbiory. Super. Fajnie to wygląda. Nie wiem, co to ma wspólnego z grą, ale okej. Okay. Ale naprawdę powiem wam, że jeśli chodzi o stronę wizualną, to graficznie nie jest to jakoś porywające i powalające, ale artystycznie ta gra wygląda naprawdę bardzo fajnie. I ta cichutka muzyka też jest bardzo spoko. Dobra, mamy jakieś drzewo. I te wszystkie gwiazdy unoszą się. A rysiowa mama się zgliczowała na kamieniu.
To wygląda źle akurat. Ale okej. Okay. Niech będzie. Shelter 2. Nie, w Shelter 1 byliśmy borsukami chyba. Nieważne. Byliśmy jakimś zwierzęciem, które musiało się opiekować własnymi dziećmi i tutaj jest podobnie. Dobra, jakaś nasza rysica. Dajmy jej na imię, nie wiem, Grażyna. Dotarła do góry z drzewem. I co, urodzi? O, są dwa, trzy, cztery. Cztery małe rysie. Jakie one słodkie są. Oj, coś czuję, że ta gra będzie strasznie rozczulająca. Teraz stuprocentowo pasuje na... O, mają imiona. Możemy... O, możemy im zmienić imiona. Zajebiście. Maciek. On będzie lekko upośledzony. Bowa. To będzie chyba dziewczyna, więc dajmy jej na imię... Marysia. Nie mieści się. Dajmy jej na imię Monika. O, Monika pasuje, dobra, mamy Monikę. Solda. Dobra, dajmy jej na imię Miriam. I jemu dajmy na imię Władek. Aha, nie ma ły. To Władek. Władek. I mamusie też możemy dać na imię jakoś? Chwila, czy możemy jej dać jakoś? Nie możemy. Dobra, lecimy dalej w takim razie. Super, możemy nadać imiona własnym rysiątkom. Zajebiste. Ciekawe, czy one nam się będą jakoś wyświetlać, coś się będzie z nimi działo. Te imiona, czy ona, nie wiem. She ventures into a vast open world. A landfill, a prey, a female, a striving family. Who are not yet strong enough to look. Okej. Musimy chodzić po otwartym świecie i dawać. Opiekować się tymi rysiątkami. Ale coś czujesz, że to się będzie kończyło źle. To ma takie. To ta gra od samego początku ma takie nastawienie. Wow, duży ten świat i spore lagi, bym powiedział. Ale animacja tych rysi jest spoko, naprawdę. Animacja rysia. Dobra, musimy upolować coś do jedzenia. Tak mnie mam. Jest zając, chodź tu zajdź. Okej. Okay. Przeleciał przez krzaki. Mam cię, zającu. Ty, zającu. Zające. Jest. Mamy jednego zająca. Pięknie. Fajnie ty zrobiłeś. Okej. Okay, spoko. O kurwa. Gdzie my mamy iść? Tam. Dobra. Jest nasze drzewo. Idziemy im zanieść naszym rysiątkom zająca. Jak ja mam tam wejść? Przepraszam bardzo. Którędy? Jak one piszczą, słodko! Ja cię kręcę. Czy pani rysiówna wejdzie tędy? A nie, rysiątka są na dole, dobra. Macie. Przyszło lato.
Aha, to jest instynkt jakiś, okej. Okay. Pod B mam instynkt. A, tak im to zostawiam. Jedźcie. Moje rysiątka. Jak się mają zająć, no biedny zająć. A, pokazuje nam się, że stamtąd idzie zima. O Jezus, co, cóż tu się stanęło? Dobra, tam mamy zające. Idę upolować jeszcze jednego. Ciekawe, czy ta gra będzie polegać, nie wiem, tylko na tym, czy te zwierzęta będą miały jakieś przygody? Jak na razie naprawdę wygląda to bardzo spoko. Oj, co ja zrobiłem? A, co to jest? Nie mam pojęcia. To są jakieś swego rodzaju achievementy, a z tej strony? A to jest mapa chyba, okej. Okay. Mamy kolejnego zajca. Możemy go zanieść. Jezu, biedne zajączki. No ale sorry, no jestem rysiem. Gdzie jest ten mój cały Hausen? O Jesus, nie mówcie mi, że zgubiłem moje rysiątka. Holy fuck. Gdzie jest to nasze drzewo? Holy moly. A, tutaj jest, dobra. To jest chyba ono. Tak. A tu są nasze rysiątka. Dobra, idziemy zanieść im królika. Kurde, powiem wam, że takie bardzo rozczulające to jest, ale fajne. Gdzie one są, te małe ryśki? Czemu ja żadnego rysia nie nazwałem Ryszard? Nie wiem, co się teraz stało, ale coś żeśmy zebrali. Aha, ona warczy i one się odzywają. Dobra, okej. Okay. To tłumaczy wiele. To są jakieś punkty kontrolne? Te gwiazdki świecące? Nie mam zielonego pojęcia. Tak samo to kółko, nie wiem, do czego służy. To jest chyba wiek rysi? Przynajmniej tak mi się wydaje. Chyba, że się mylę. Wy jesteście ciągle głodne, czy mi się tylko wydaje? Halo, ryśki. Grzeczne jesteście? Nic, idziemy upolować kolejnego zająca. Nie wiem, czy akurat na tym to polega. Idę pozwiedzać ten świat. Zobaczmy, co tutaj ciekawego możemy znaleźć. Tu jest jakieś przewalone drzewo. To jest pióro. Okej, okay, czyli tu są jakieś pióra. O, sowę słyszę. Chyba ją słyszę. Okej, okay, witajcie z powrotem. Miałem mały wysyp gry, ale jestem już. I wszystko działa jak należy. Dobra, idę pozwiedzać, co jest dalej na tej mapie. Bo to chyba o to w sumie chodzi. Tylko nie możemy za daleko od naszego domu odejść. Czy te małe skurgobańce biegną za nami? Nie, myślałem. Dobra, byliśmy ostatnio w tym miejscu. I tu słyszeliśmy sufcie. Która gdzieś tam huczy sobie. Tam jest coś do odkrycia. Las. Przynajmniej wnoszę tak, bo tam jest dużo drzew. Pewnie musimy sprawdzić okolice, aby te nasze rysiątka... O Boże, brzozowy las. To źle, źle świadczy o tym lesie.
Trochę, powiem wam, dziwnie wygląda sterowanie, jeśli chodzi o pada, bo często skręcanie kamerą, obracanie jej, w pewnym momencie się zacina, o właśnie w tym, i kamera kręci się cały czas. To pewnie wina mojego pada. Tutaj coś jest. Po co ja to zbieram w ogóle? Co to jest? To są chyba te... Tak, to są te rzeczy. Tylko do czego nam to służy? Na razie nie wiem. A, tam są nasze rysiątka, dobra. Tu jest gdzieś ta sowa. A, myślałem, że tu nie mogę iść, mogę iść. O, tutaj jest woda. Dobrze wiedzieć. Robi się chyba ciemno. Ta pora dnia i nocy trochę dziwnie się zmienia. Pijemy wodę z... O, tu, teraz powinniśmy pić wodę, dobra. Okej, czyli sami też musimy jeść i pić, to jest ważne. A nie mówcie mi, że się utopiła. Rysie nie potrafią pływać. Really? Really? Aha, nie, no okej. Oho, coś tu jest. Zastanawiam się, o, to są szczurki. Nie wiem, szczurków to nie będziemy łapać. Wolałbym raczej coś ptasiastego, ewentualnie króliczego. Nie wiem, co oznacza to kółko w lewym dolnym rogu. Mamy przepiórk. Oj, dala. Mamy bażanta. Mamy bażanta, więc lecę tego bażanta. Zaniosę moim rysiom. Mam nadzieję, że to o to chodzi. Gdzie te nasze rysiątka są? Tu jest śnieg, tam są rysiątka, dobra. Jest, widzę to drzewo. Ależ daleko ja odszedłem od tych naszych ryśków. Mam nadzieję, że mi nie pozdychały. Boże. Bym chyba płakał. Normalnie, autentycznie. Szok. Ciekawe, czy ona ma jakąś... Aha, ma staminę i to kółko to jest stamina. Okej, okay, już kumam. To kółko to jest stamina. Naszego rysia. To jak długo może biec. Wiem, że mam się opiekować małymi rysiami, ale czy mam się opiekować też dużą mamą ryś? Chyba nie. No a, tu jesteście. Nie miałczyć mi tu. Proszę w spokoju szamać. Już się najadły. Okej, okay, odkryła mi się przy okazji kawałek mapy. Co ciekawe. Zobaczmy w takim razie, co jest z tej strony. Ciekawe, kiedy te nasze rysie wyjdą z gniazda. Powiedzmy to z gniazda. Bo tak to można nazwać. Spod tego drzewa. I czy będą w końcu same? Co to jest? Same też dawały radę sobie chodzić razem z nami. O, to był... Aha, to było piórko. Dobra, okej. Okay. To są jakieś takie rzeczy do zbierania. Jakieś takie pierdoły.
Tu jest las ogólnie, z tego co widzę. Tam coś jest żywego. Zaraz będzie martwe, spokojnie. Mam nadzieję, że nigdzie nie będzie tutaj wilków. A, to są zajce. Dobra. Mam cię, zajcu, mam. Obczajam, czy te wszystkie miejsca tutaj wkoło są w miarę bezpieczne, żeby te nasze ryśki można było gdzieś później tutaj prowadzać. Ale wygląda na to, że wszystko jest w porządku. Czy ja słyszałem tutaj kogoś robiącego drewno? Czy tu w tej grze są ludzie, których mamy się wystrzegać? Muzyka się taka strasznie sroga zrobiła. To jest nasze rysiowe drzewo. Tu jest las. Chyba, że ja mam dotrzeć do tych punktów. Zaraz zobaczymy. Oj? Co to był za dźwięk? Tam coś jest. Okej, do zebrania. Aha, tu są zające, dobra. Mam nadzieję, że nigdzie nie spotkam wilków póki co. Co to jest? Nie mam pojęcia, ale już to jest chyba jedna z tych znajdziek. Ciekawe, czy samo szukanie ich ma sens, czy to są po prostu tylko znajdźki. Ciekaw, czy w tych krzakach ogólnie, które tak hasam przez te krzaki, na przykład tutaj, można będzie się schować na przykład przed jakimiś drapieżnikami. Pewnie tak, pewnie to będzie chodziło. Tak mi się właśnie wydaje. Czemu nie mam dźwięku? Okej, okay, już mam. Oj, ryśki kłaczą, znaczy płaczą. Gdzie są te moje ryśki? Tam są, dobra. Trochę za daleko już odszedłem. Czy tam jest na górze wiewiórka? Chyba tak. Dobra, czyli nie wolno mi odejść od rysiów zbyt daleko. Czyli w sumie będę łapał te króliki, które są tu blisko. To chmury dają taki fajny cień. Spoko to wygląda. Świat jest ogromny, przez co lagi są lekkie. Powiedzmy, że lekkie lagi są. Gra nie jest płynna, mam 15 klatek, chociaż to wcale nie wygląda na 15 klatek. Wydaje mi się, że jest więcej. Gdzie te nasze... Boże, żeby mi ryśki nie zdechły. Nie piszczą. Czemu nie piszczą ryśki? No, Jezu, nie straszcie, ryśki.
Jest was czterech? Holy fuck, jest was chyba trzech. Nie, jest czterech. Okej, okay, opędzlowały kolejnego. Kolejnego grubego zwierza. Idę po kolejnego. Dobra, nie przedłużając. Nie wiem, co dalej będzie w tej grze. Na razie zapowiada się to bardzo przyjemnie i bardzo fajnie wygląda. Idę do rysiów. Pożegnam się z wami przy rysiach. Gra bardzo fajnie wygląda i naprawdę zapowiada się ciekawie. Wiem, że tutaj historia jest głębsza niż tylko łażenie i zbieranie rysiom jedzenia. Chyba, że przez przypadek włączyłem jakiś tryb survival albo coś w tym stylu. To by było na tyle, jeśli chodzi o takie szybkie pierwsze wrażenia, jeśli chodzi o Shelter 2. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli gra wam się w jakiś sposób podobała, to napiszcie w komentarzu, co was w niej urzekło i dlaczego byście chcieli mieć tą grę. A wtedy komentarz, który mi się najbardziej spodoba, dostanie kopię tej gry ode mnie w prezencie. Tak na święta. Trzymajcie się, cześć i w sumie wesołych świąt, bo już niedługo. Do następnych pierwszych wrażeń z jakiejś niecodziennej indie gierki, w którą sobie zagramy i do której klucz postaram się wam załatwić. Trzymajcie się, cześć i czekam na wasze komentarze. To tyle. Yo.